Cześć, to Kasia Borys-Tekturowo. Dzisiaj będziemy rozmawiali o sztuce, ale zanim zaczniemy oglądać książki związane z malarstwem, ze sztuką, z designem, z architekturą, chciałam Wam pokazać kilka książek o kolorach i zaczniemy od znanego już nam artysty Herve Tuelle. Oprócz tego, że stworzył książkę z dziurą i książkę pod tytułem Naciśnij mnie i mnóstwo jeszcze innych kartonowych rozkładanek i przekładanek, wymyślił bardzo fajną, prostą książkę Kolory. Jest to książka, którą bardzo lubię pokazywać dzieciakom w trakcie warsztatów, ponieważ ona w sposób błyskawiczny zachęca nas do zabaw z farbami i też jest takim bardzo fajnym wprowadzeniem do mieszania kolorów. Jak to zwykle u tego autora, książka jest interaktywna, trochę czarodziejska. Czasami trzeba do strony przyłożyć rękę, aby stało się coś dziwnego, zaskakującego. W tej książce również jest zachęta do tego, aby nakładać kolory na palec i mieszać z kolorami, które są na sąsiedniej stronie. Bardzo fajna książka, bardzo fajny koncept, bardzo szybko łapie kontakt z dzieciakami, niezależnie od wieku. Bardzo udana propozycja na temat kolorów. Zupełnie odmienna książka o kolorach, czarna książka w kolorów, wydawnictwo Widnokrąg. Jest to historia Tomka, który pokazuje nam, jak on widzi świat, ale tak naprawdę tego świata nie widzi, ponieważ jest niewidomy. Książka, która w bardzo z jednej strony poetycki, a z drugiej strony w bardzo taki subtelny sposób pokazuje nam, w jaki sposób osoby niewidome mogą odczuwać świat wokół nas. Historia jest opowiedziana również alfabetem Braille'a. Na końcu książki jest też alfabet, można razem z dziećmi podjąć próbę odczytywania książki poprzez dotyk wypukłych kropek. Przeczytajmy może dwie strony wspólnie. Dla Tomka kolor żółty ma smak musztardy, ale jest mięciutki jak piórka kurczątek. Czerwony jest kwaśny jak truskawka i słodki jak arbuz. Kolor czerwony boli, kiedy wygląda spod zadrapanej skóry na jego kolanie. Ilustracje, które towarzyszą tej w historii, są lekko wypukłe, więc możemy również poczuć, w jaki sposób te ilustracje mogą być odbierane przez osoby niewidome. Wspaniała książka, piękna koncepcja, bardzo ważna książka o kolorach. I kolejna książka, która powstała w dosyć zaskakujący sposób. Oto autor, Leo Lioni, podróżował sobie ze swoimi wnukami pociągiem i kiedy przedszkolaki, bo to były dzieci w wieku przedszkolnym, zaczęły za bardzo dokazywać, wyciągnął z teczki w czasopismo, które miał razem ze sobą. Znalazł ilustracje, gdzie były kolorowe zdjęcia. Podarł ilustracje na kawałki i opowiedział historię. Historię o niebieskim i żółtym i o ich przyjaźni. Jest to piękna opowieść o tolerancji, piękna opowieść o akceptacji. I jest to historia, która w sposób dosyć abstrakcyjny opowiada o bardzo ważnych rzeczach, które nas otaczają. Oczywiście abstrakcyjnych mam na myśli ilustracje. I jeszcze jedna
I jeszcze jedna książka, która mam wrażenie, że dosyć niedawno ukazała się w księgarniach. Jest to Historia kolorów, książka wydana przez naszą księgarnię, czyli historia o tym, w jaki sposób kolory kształtowały nasz świat. W tej książce znajdziemy mnóstwo informacji historycznych, mnóstwo anegdot związanych z kolorami. Dowiemy się, który barwnik jest najdroższy, ale również czym ten najdroższy barwnik świata można zamienić, bo ma swój nieco tańszy zamiennik, ale znajdziemy też mnóstwo różnych innych smaczków i historyjek związanych z kolorami. Książka też pięknie prowadzi nas przez mody różnych kolorów na przestrzeni wieków. Bardzo konkretna pozycja, w której znajdziemy bardzo dużo informacji, które dzieciaki na pewno zapamiętają. Słuchajcie, oglądaliśmy książki o kolorach, a teraz chciałabym Was namówić, abyśmy tymi kolorami się pobawili. Mam przed sobą papier kolorowy, ale taki wyjątkowy papier, szczególny, ponieważ pomalowany przez dzieci tutaj na warsztatach w Barbarze. Malowaliśmy w papier w takich bardzo długich rulonach. I staraliśmy się wyprodukować jak najwięcej kolorów. I zadanie na dzisiaj jest takie: malujmy. Drodzy rodzice, ja wiem, że malowanie w domu czasami bywa kłopotliwe, ale proszę, nie bójmy się tego. Dzieci bardzo potrzebują zabawy farbami. I jestem pewna, że będzie to udana zabawa nie tylko dla dzieci, ale również, drodzy rodzice, dla Was. Chciałabym Was namówić dzisiaj, aby przygotować galerię sztuki. Żeby przygotować galerię sztuki, wystarczą nam tak naprawdę większe kartki. Jeżeli nie macie kartek w formacie A3, nic się nie martwcie. Mogą być również kartki w mniejszego formatu. Kartki podzieliłam na pół w taki oto sposób. I zaginając z dwóch stron końcówki naszych wyciętych prostokątów, możemy już ustawiać ściany w naszej galerii sztuki. Kiedy będziecie mieli już pomalowany zapas papieru, możecie się zacząć bawić razem z dziećmi w projektowanie wystawy. Najprostszy sposób, aby oprawić dzieło, obraz w ramę, jest taki. Przyklejamy wycięty obraz. Do kartki w kolorze ramy i wycinamy dookoła, zostawiając mniej więcej z każdej strony równe krawędzie. Wystarczy teraz gotowy obraz posmarować klejem i już mamy pierwsze dzieło na ścianie w naszej galerii. Mam nadzieję, że będziecie długo bawili się we wspólne malowanie i mam nadzieję, że pokażecie nam swoje relacje z Waszych galerii sztuki. Udanej zabawy. Teraz przejdziemy do różnych dziedzin sztuki, ale zanim zaczniemy rozmawiać o malarstwie i o architekturze i o designie, zastanówmy się, kim takim jest artysta. Odpowiedzi znajdziemy w dwóch książkach. W książce Marty Altes Jestem artystą. Jest to historia pewnego chłopca, który uważa się, jakże inaczej, za artystę, ale ma mały kłopot, ponieważ tam, gdzie on
dostrzega sztukę. Mama chyba nie do końca się z tym zgadza. I tam, gdzie bohater widzi samotność marchewki, mama niestety widzi niedojedzony obiad. To, co dla bohatera jest oknem na świat, dla mamy niestety jest tylko dziurą w ścianie. Książka przewrotna, książka bardzo śmieszna, książka bardzo wesoła, książka, która w sposób humorystyczny zderza dwie perspektywy, perspektywę dziecka i perspektywę rodzica. Jest to lektura nie tylko dla dzieci, ale zaręczam, że jest to również świetna lektura dla nas, dla dorosłych. I druga propozycja Zofii Dubowskiej oraz Jana Bajtlika, próba odpowiedzi na pytanie, kto to jest artysta. Jest to książka wydana przez Warszawską Zachętę i jest to książka, która zupełnie odmiennie próbuje zaangażować dzieci w odpowiedź, w poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście wiadomo, że artysta maluje, wycina, fotografuje, rzeźbi, ale również dowiemy się, że robi mnóstwo innych rzeczy. Bardzo ciekawie książka jest zilustrowana w dziełami sztuki z kolekcji Zachęty. Teraz przed nami kilka książek poświęconych sztuce. Pierwsza z nich to jest Sztuka, czyli szalenie zajmujące twory utalentowanych i krnąbrnych artystów. Książka napisana przez Sebastiana Cichockiego, zilustrowana przez Aleksandrę i Daniela Mizielińskich. I jest to jedna z książek w serii, które zostały wydane przez wydawnictwo Dwie Siostry. Książki na pewno znacie. Książek w serii powstało kilka, oprócz sztuki również domek, design, ogród i muzyka. Takie są tomy i takie są w dziedzinie sztuki w serii. Są to książki, które zawierają mnóstwo informacji na temat sztuki, mnóstwo ciekawostek, ale myślę, że najważniejsza w tych publikacjach jest, najważniejszy jest sposób przedstawienia zarówno artystów, jak i pewnych charakterystycznych elementów, które są związane z twórczością każdego z nich. Te książki w tej serii przede wszystkim są bardzo dobrze napisane. Kolejną propozycją, którą chciałam Wam pokazać, a w zasadzie chciałam Wam pokazać dwie propozycje, to są książki, które związane są z sylwetkami artystów, polskich artystów, ale które są związane ze współczesną sztuką. I mam wrażenie, że Bałwan w lodówce jest adresowany do dzieci nieco młodszych. Książka została napisana przez Łukasza Gorczycę, zilustrowana przez Krzysztofa Gawronkiewicza. I jest to historia pewnego rodzeństwa, Bartka i Matyldy, którzy słuchają w wielu historii związanych ze sztuką, dlatego, ponieważ tata dzieci pracuje w galerii sztuki. Dzięki temu wiele zjawisk tata może im wytłumaczyć. Książka jest skonstruowana w taki sposób, że oprócz pewnej fabuły historii, która opowiada o przygodach rodzeństwa, mamy również sylwetki czołowych artystów współczesnych. I druga książka, która również nawiązuje do sztuki współczesnej, Wszystko widzę jako sztukę, jest to propozycja wytwórni. Książkę napisała Ewa Solarz, zilustrował Robert Czajka. Jest to o tyle niezwykła publikacja, ponieważ towarzyszyła wystawie pod tym samym tytułem, wystawie, która jakiś czas temu była wystawiana w Zachęcie. Znajdziemy tutaj mnóstwo anegdot, ciekawostek związanych z artystami chyba bardziej znanymi, ale też propozycje i podpowiedzi, w jaki sposób pewne tropy artystyczne sławnych
sławnych artystów możemy wykorzystywać w zabawie albo tropy, którymi razem z dziećmi możemy podążać. Bardzo udana publikacja, bardzo pojemna, bardzo treściwa i myślę, że świetnie sprawdzi się dla dzieci trochę nieco starszych niż książka Bałwan w lodówce. To może wystarczy już książek o sztuce. Przejdźmy teraz do designu. Książka wydawnictwa Dwie Siostry. Design, czyli domowy elementarz sprzętów i gratów niecodziennych. Książkę napisała Ewa Solarz. Zilustrowali znowu Aleksandra i Daniel Mizielińscy. I jest to oczywiście jedna z serii książek o różnych dyscyplinach sztuki. Muszę powiedzieć o tej książce jedną rzecz. Ewa Solarz napisała ją po prostu genialnie. Język już od pierwszej strony, już od pierwszego zdania w sposób niezwykle konkretny definiuje nam, czym jest design. Znajdziemy w książce sylwetki bardzo wielu projektantów. Znajdziemy historię znanych, a czasami mniej znanych, mebli, stołów, lamp, nawet zabawek. Bardzo, bardzo mocno polecam tę książkę jako wprowadzenie dla dzieci do designu. I zupełnie dwie inne propozycje o designie. Obie książki zostały napisane przez Ewę Solarz. Są to elementarze designu. Elementarz designu, gdzie pojawiają się przedmioty w zagranicznych projektantów. I druga propozycja, ilustrowany elementarz polskiego designu. W każdej z tych książek, leksykonów, 100 przedmiotów zostało, 100 zaprojektowanych przedmiotów, sławnych przedmiotów, zostało narysowanych przez 25 w polskich ilustratorów. Książka ma, jak widzimy, bardzo ciekawą szatę graficzną dzięki temu, ale również znajdziemy w tych publikacjach bardzo wiele informacji dotyczących projektów, więc gdybyście chcieli wiedzieć na przykład, kto wymyślił ptasie mleczko, ten słodki przysmak i kto wymyślił nazwę ptasie mleczko, to te informacje znajdziecie tutaj w tym leksykonie. I przechodzimy do architektury. I myślę, że nie będziecie zdziwieni, że rozpoczniemy od książki Domek. Oczywiście jest to kolejna książka z serii, o której już dzisiaj mówiliśmy. Domek, czyli doskonałe okazy małych i efektownych konstrukcji i również fantastyczne historie o najbardziej dziwnych budynkach, konstrukcjach, które zostały zaprojektowane i, uwaga, wybudowane na świecie. Oczywiście znajdziemy też tutaj projekty polskich architektów. I jeszcze jedna książka o architekturze, Archistoria, czyli opowieści o architekturze. Książka została wydana przez wydawnictwo Muchomor. Tekst napisała Magdalena Jeleńska, ilustrację stworzyło Acapulco Studio. Ta książka ma bardzo ciekawą konstrukcję, ponieważ rozdziały dotyczą w pierwszej części poszczególnym materiałom, z których się buduje, a więc mamy taki rozdział jak kamień albo cegła. Mamy też rozdział poświęcony o betonie i o szkle. W drugiej części książki pojawiają się znane projekty domów, ale również jest rozdział poświęcony łukom i wieżom. Jest również rozdział, który poświęcony jest bazylikom. To jest wielka książka, nie tylko gabarytowo, ale to jest wielka książka, w której znajdziemy mnóstwo informacji architektonicznych, mnóstwo dzieł sztuki, architektury.
ale również bardzo dużo wątków historycznych, w jaki sposób się buduje teraz, ale również w jaki sposób się w jaki sposób budowano dawniej. Polecam. Do książki dotarłam niedawno. Jestem jeszcze w trakcie lektury, ale z pewnością jest to jedna z bardziej solidnych pozycji o architekturze, która jest adresowana nie tylko do dzieci. Skończyliśmy zadanie malarskie, teraz czas na zadanie konstrukcyjne. Chciałabym Was namówić, aby razem z dziećmi przygotować kartkę papieru, która będzie naszym podłożem, i paski. Paski, które najlepiej wyciąć z niezbyt grubego papieru, ale też dobrze by było, żeby był nieco grubszy niż standardowe kartki, które zwykle używamy jako papier ksero. Jeżeli nie macie długich pasków, nie musicie się martwić, ponieważ wiemy o tym, że paski można skleić. I w ten sposób możecie formować paski dowolnej długości. A więc tak, mamy podstawę, mamy paski, mamy klej, nożyczki. Dobrze jest też znaleźć jakieś sznurki i ruszamy do zabawy. Zadanie polega na tym, aby wybudować jakąś konstrukcję. Ja przygotowałam konstrukcję, która jest ruchoma. Jestem ciekawa, co Wy wymyślicie. Udanej zabawy. Dzisiaj na półkę w czytelni Barbary trafiają dwie nowości, dwie super nowości. Jedną z nich jest Petra Marianny Kopo, książka wydana przez wydawnictwo Wytwórnia. I jest to historia o pewnym kamieniu, ale nie o takim zwykłym kamieniu. Ten kamień ma niezwykłą moc. Drugą książką, która wędruje na półkę w czytelni Barbarzy, jest Balonowa 5 Gosi Herby i Mikołaja Pasińskiego. Jest to historia mieszkańców pewnej kamienicy przy ulicy Balonowej 5. Jeżeli chcecie poznać portrety wszystkich mieszkańców, to koniecznie zajrzyjcie tutaj do Barbary.